Proszę Państwa, Rosja, nasz sąsiad. No, w dawnych czasach używaliśmy raczej określenia Moskwa czy Wielkie Księstwo Moskiewskie. Z tym sąsiadem mieliśmy kłopoty nieustannie, bo ten sąsiad też był od nas różny, inny. Zastanawiamy się czasem, dlaczego, skąd ta różność, skąd ta odmienność. No, przyczyn można tutaj znajdować wiele. Położenie na skraju kultury europejskiej, przyjęcie religii chrześcijańskiej z Konstantynopola, a nie z Rzymu, jak większość Europy, czyli obrządek wschodni. Czy też na przykład długoletnie panowanie mongolskie, pod które Ruś wpada. To jarzmo mongolskie było dość, można powiedzieć, łagodne, bo właściwie Mongołowie nadawali uprawnienia wielkiemu księciu. On kontrolował książąt dzielnicowym, a Mongołom zależało tylko, żeby im płacić. Że jeżeli któryś książę przestawał płacić, no to organizowali wyprawę karną, na którą pozostali książęta usłużnie jechali. Słucham? To teraz będzie pewnie lepiej, tak? Dobrze. No to może jeszcze raz powtórzę, że no, wielki książę ustanowiony przez Mongołów był zwierzchnikiem, zaś książęta teoretycznie podlegający jemu dzielnicowi mieli przede wszystkim obowiązek płacenia daniny Mongołom. Jeżeli tej daniny nie płacili, to następowała wyprawa karna, solidarna, na którą także książęta bratobójczo jechali i egzekwowali na przykład usunięcie z tronu. Takiego nadanie dostawał ktoś inny. Ale równocześnie, proszę Państwa, razem z tymi wpływami politycznymi płynęły też wpływy kulturowe z tego Imperium Mongolskiego, jakże odmienne od europejskich. Kolejny czynnik to czynnik wzrostu terytorialnego. To rzecz taka dosyć paradoksalna. Popatrzcie Państwo, pierwszy właściwie, no można powiedzieć, twórca fundamentów potęgi Moskwy, Iwan Kalita, za którego czasów to właśnie Moskwa stała się tym wielkim księstwem praktycznie, kontrolującym przynajmniej w teorii pozostałe księstwa udzielne. Moskwa od czasów Iwana Kality zwiększa nieustannie swoje terytorium. Już w XIV wieku, potem w XV wieku. Tutaj ściera się z potęgą litewską, prawda? Wielkie Księstwo Litewskie no, podbiło ogromne połacie ziem ruskich. W XV wieku swój szczyt właściwie osiąga ta walka pomiędzy Litwą i Moskwą o zjednoczenie całej Rusi. Litwa ma tą perłę ziem ruskich, Kijów, prawda? Tutaj ta walka, to starcie nie przynosi Litwie, delikatnie mówiąc, sukcesu i w XV i w pierwszej połowie jeszcze XVI wieku Litwa traci ogromne połacie ziem ruskich na rzecz Moskwy w kolejnych przegranych wojnach. No, w 1514 roku traci Smoleńsk, tą kluczową twierdzę na wschodzie. Tymczasem ta Moskwa bez przerwy rośnie terytorialnie z pewnymi zawahaniami. Tak naprawdę ten proces trwa, proszę Państwa, aż do XX
do XX wieku. Za Iwana Groźnego następuje początek podboju Syberii, prawda? Ziem pustych, dzikich, bezludnych, ale jakże bogatych w surowce, w futra, w ryby, w zwierzynę, prawda? To te ziemie mające właściwie charakter kolonialny, bo to są takie kolonie jednak przylegające do metropolii terytorialnie, powodują wzrost terytorialny tego państwa wręcz szalony. Więc niejako takim genem, można powiedzieć, zapisem genetycznym państwa moskiewskiego, potem rosyjskiego, staje się to zwiększanie terytorium. Rządy Iwana Groźnego, o których, proszę państwa, powinienem mówić jako o prycznicie, są tutaj kolejnym elementem tej moskiewskiej, potem rosyjskiej specyfiki. Szczególna rola władcy kształtowała się już w wieku XV, a nawet wcześniej. Z czasem zaczęto używać określenia samodzierżawie. Iwan Groźny nadał temu samodzierżawiu jakiś taki szczególny wymiar. No, on tu się trochę wzorował na Europie, proszę państwa. Jako pierwszy car koronował się w cerkwi, namaszczono go olejami, więc została nadana na wzór europejski ta sankcja boska jego władzy, a równocześnie ten, że Iwan Groźny przybrał tytuł cara. Przybrał tytuł cara, czyli no w praktyce cesarza. Tytuł cesarza to są aspiracje nie tylko do rządzenia własnym państwem, prawda? Cesarz to ktoś, kto ma aspiracje uniwersalne. Właściwie rządzić nie tylko swoją ziemią, ale i całym światem. Rzeczpospolita, broń Boże, nie uznawała tego tytułu cara, z pewnym wyjątkiem. Gdy królewicz Władysław Zygmunta III został wybrany na cara moskiewskiego, wtedy uznaliśmy, że okej, jest carem, uznajemy ten tytuł cara. Potem oczywiście, gdy niewiele z tego wyszło, z powrotem przestaliśmy uznawać aż do XVIII wieku. Natomiast, proszę państwa, z tym tytułem carskim łączyły się pretensje. Iwan Groźny, z jednej strony władca sprawny, energiczny, tutaj podboje, Hanat Kazański, Hanat Astrachański, prawda, zwiększenie terytorium państwa. No, z drugiej strony także porażki, zwłaszcza w Inflantach, gdzie chciał podbić ten zakon kawalerów mieczowych. Koniec końców nie za bardzo mu się to udało. Z tego pierwszego etapu walki o Inflanty zwycięsko wychodzi Polska po wyprawach Batorego. No, najbardziej zasłynął Iwan Groźny jednak z tych reform wewnętrznych, czyli z wprowadzenia tego systemu zwanego opryczniną. I ten system opryczniny to jest, można powiedzieć, taka pewna esencja tego, co czasem określamy już właśnie jako rządy jednostki, jako to absolutne samodzierżawie moskiewskie, bo to samodzierżawie objawia się, proszę państwa, czasami w jakimś objawach osobistego szaleństwa. No, po to władca ma doradców, ma też pewne ciała kolegialne. W Rzeczpospolitej mówiono wręcz, że to była monarchia mixta, prawda? Czyli z jednej strony król miał pewne uprawnienia, ale z drugiej strony był potężny sejm dwuizbowy, prawda, który ustanawiał prawa, których król musiał przestrzegać, więc monarchia mieszana, gdzie kompetencje władcy są jednak przez stany, no w Polsce to był głównie stan szlachecki, hamowane, no czasami mówimy, że nadmiernie były one blokowane, ale to były pewne bezpieczniki.
W Rosji tych bezpieczników nie ma. Jest wprawdzie no, Sobór Ziemski, ale podporządkowany carowi. Jest Duma Bojarska, która no, była taka nawet reguła, że car skazał, bo bojary prigawarili. Car powiedział, bo bojarowie potwierdzili, prawda, poparli. Ale oni właściwie wszystko popierali, co car powiedział i na tym się to właściwie kończyło. Natomiast gdy car zaczynał realizować swoje szalone pomysły, nie spotykał się z żadnym oporem. I tak było za Iwana Groźnego. Ten system opryczniny, podział państwa na dwie części, prawda? Jedna część podporządkowana Dumie Bojarskiej, druga część podporządkowana bezpośrednio carowi. Iwan Groźny niby abdykuje, przenosi stolicę swoją do Słobody Aleksandrowej. Tam, stamtąd rządzi, stany przybywają, błagają go o przyjęcie z powrotem funkcji cara, więc nadal rządzi. Twierdzi, że za część zwaną ziemszczyną odpowiada Duma Bojarska. Tak naprawdę on rządzi wszystkim, tylko że w Opryczninie już zupełnie bezpośrednio tam zachowuje jakieś pozory. Generalnie rządy terroru, wysiedlania ludzi na ogromną skalę, zabierania majątków, fale mordowania. Te morderstwa były dokonywane w sposób wymyślny. Nie będę tu już opisywał, bo to skóra cierpnie na grzbiecie. Twórcy opryczniny, proszę państwa, zresztą bardzo szybko skończyli także w rękach kata, że tak powiem, bo Iwan Groźny mordował tych, którzy mu pomagali. Miał zresztą takiego swojego asystenta Malutę Skuratowa Bielskiego, takiego straszliwego sadystę, który w koniecznych sytuacjach realizował mu różne zbrodnie, które były konieczne. Plus jakieś napady szaleństwa w czasie jednego, na przykład jedzie do Nowogrodu Wielkiego i kilka, według innych relacji nawet kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców miasta zostaje w okrutny sposób wymordowanych, wrzucanych do rzeki, topionych pod lodem. Psków, druga Republika Kupiecka dawna, ocalała tylko dzięki temu, że jurodiwy, jakiś nawiedzony starzec wyszedł naprzeciwko carowi i rzucił mu parę słów ostrzejszych. Car się przeląkł, Psków ocalał. Proszę państwa, rozprawia się z klasztorami, którym konfiskuje dobra. Rozprawia się z metropolitem moskiewskim Filipem Kołyczewem. Zwróćcie uwagę państwo dzisiaj, jak się zachowuje patriarcha, prawda, Cyryl w Moskwie, a ten Filip potrafił Iwanowi Groźnemu wygarnąć. Potrafił mu powiedzieć, co ty robisz, człowieku, ty dokonujesz zbrodni, prawda? Wstawiał się za kolejnymi ludźmi, ilu ludziom uratował życie, no trudno powiedzieć. Często było to pozorne, bo car na razie odkładał te swoje zbrodnicze plany, a potem do nich wracał. No ale Filip Kołyczew trafia w końcu do więzienia i tam zostaje uduszony. Więc proszę państwa, rządy szaleństwa. Iwan Groźny, te rządy opryczniny, proszę państwa, były potem natchnieniem dla Józefa Stalina. To był dla Stalina najwybitniejszy car. No, nie, może też Piotra I bardzo poważał, ale Iwana Groźnego, proszę państwa, uważał za bohatera. Józef Stalin, proszę państwa, kazał w latach 45-46 nakręcić Sergiuszowi Eisensteinowi film o Iwanie Groźnym. Można go na YouTubie obejrzeć, proszę państwa, w całości. Polecam, bo to jest
ciekawe. No film według wszelkich stereotypów, takich już najbardziej brutalnych, Zygmunt August pokazany jest tam jako jakiś potwór knujący tylko przeciwko Rosji. Oczywiście wszędzie przebiegają chytrzy jezuici, a jakże, którzy tam realizują różne plany. Jest taki bal opryczników tej gwardii oprycznej cara. Około 1000 takich gwardzistów, którzy jeździli na koniach z głowami psa na znak wierności. Na szyi te konie miały albo usiodła i realizowali różne zbrodnicze cele Iwana. Ten film, proszę Państwa, długi, dwuczęściowy, nakręcony jest na taśmie czarno-białej, ale końcówka, ten taka właśnie zabawa, bal jest nakręcony na taśmie kolorowej, kodakowskiej, proszę Państwa. To była wtedy ogromna rzadkość. W Rosji nie było kolorowych taśm filmowych. Po prostu Niemcy w 1941 roku, licząc na zdobycie Moskwy w najbliższym czasie, wzięli ze sobą taśmy Kodaka, żeby sfilmować zwycięską defiladę w Moskwie. Gdy zostali zmuszani do cofnięcia, te taśmy wpadły w ręce rosyjskie. Właśnie tych kilkadziesiąt minut taśm filmowych Kodaka kolorowych, wtedy niezwykła rzadkość, wykorzystano w tym filmie. Ale to już taka ciekawostka na marginesie. Proszę Państwa, to okrucieństwo dla Stalina było jak najbardziej uzasadnione. On mówił tak, Iwan Groźny musiał wymordować tych bojarów, tych kniaziów, bo oni knuli przeciwko niemu, musiał oczyścić swój dom, żeby uspokoić państwo. Ja też dokonałem tutaj czystek w latach 30., ale dzięki temu potem mogłem zwyciężyć nad Hitlerem w czasie II wojny. No proszę Państwa, i jedna bzdura, i drugie bzdura. Iwan Groźny tą opryczniną, którą realizował aż do początku lat 70., potem zaniechał, tym podziałem państwa, tymi wysiedleniami, tymi zbrodniami, tymi niszczeniem miast, doprowadził Moskwę do wielkiej smuty, do tego, że potem właściwie jest ileś tam lat kryzysu, co zresztą Rzeczpospolita umiała umiejętnie wykorzystać, odzyskać Smoleńsk w 1611 roku. Tak samo Stalin, proszę Państwa, dokonując tych czystek w latach 30., doprowadził do tego, że gdy Niemcy uderzyli na Związek Sowiecki w 1941 roku, to w zasadzie kraj był bezbronny, bo na przykład cała kadra dowódcza armii była wymordowana, prawda, przez Stalina i nie miał kto dowodzić. Więc to wszystko były to brednie, ale dla Stalina Iwan Groźny był wielkim bohaterem w szkołach rosyjskich, wbrew tradycji rosyjskiej. Trzeba przyznać, że Iwan Groźny był zawsze potępiany, teraz nagle ze Stalina nastąpiła rehabilitacja. Faktem jest, proszę Państwa, że na Iwanie Groźnym wzorował się chyba też w jakimś stopniu Piotr I. Dzisiaj przeciętnego Rosjanina, jeżeli spytamy, co sądzi na temat Piotra I, to tamten, jeżeli ten Rosjanin cokolwiek czytał, na przykład Aleksego Tołstoja o Piotrze I, dzieło, no to zacznie nam prawić tutaj różne opinie, że tak, że wielki władca, który zeuropeizował Rosję, dokonał wielkich rzeczy. Tak, proszę Państwa, on wprowadził szereg reform, wzmocnił państwo, ale zrobił to w sposób tak skrajnie barbarzyński, że trudno powiedzieć, czy to właściwie wyszło Rosji na dobre. Pomijam to, że już taki Petersburg wybudowano na kościach kilkuset tysięcy chłopów pańszczyźnianych, którzy na tych bagnach malarycznych tracili
życie. Potem w podobny sposób Stalin działał w łagrach, czy budując choćby metro moskiewskie, prawda, budowle na skalę piramid egipskich. Też na trupach, na kościach tych łagierników pędzonych do pracy. Piotr I zresztą miał te szaleństwo we krwi właśnie w stylu Iwana Groźnego. No powiedzcie Państwo, czy normalny był człowiek? On miał takie scjentystyczne zapędy. Nauka, sam dużo czytał, sprowadzał naukowców, zakładał jakieś akademie nauk i tak dalej. No, robił też wykłady dla swojego dworu. Zwoływał cały dwór, po czym przyprowadzano jego ostatnią kochankę. On ścinał jej głowę osobiście i robił wszystkim wykład anatomii na podstawie tej ściętej głowy. No, czy to był normalny człowiek, żeby go uważać za jakiegoś bohatera narodowego? No, to był wariat i zwyrodnialec, proszę Państwa. Iwan Groźny zamordował swojego syna w afekcie. Syna Iwana. No, postępował z nim tam nietuzinkowo. Dwie żony zmusił do udania się do klasztoru. Miał trzecią żonę, ten carewicz. Był gorący dzień. Kobieta z wysokiego rodu powinna mieć 3 suknie na sobie. No, ona ze względu na upał i ciążę, w której była, była w jednej sukni. Gdy teść ją zobaczył tak ubraną, pobił ją tak, że poroniła dziecko, które zmarło. Gdy syn wystąpił w obronie żony, uderzył ją laską okutą w głowę, uderzył go laską okutą w głowę tak, że umarł. No, ale trzeba oddać jedno. Iwan rozpaczał. Iwan Groźny rozpaczał po tym wydarzeniu. Piotr I, proszę Państwa, skazał swojego syna na śmierć świadomie za to, że nie akceptował jego reform i kazał go stracić. No, różnica moralna tu jest jednak wyraźna. Nie zmienia to faktu, że to był ten sam rodzaj samodzierżawia wynaturzonego władzy absolutnej. No, chyba obydwa przypadki były dla Stalina pewnym natchnieniem, z tym, że on to ludobójstwo mógł realizować już na skalę nie tysięcy zamordowanych, ale dziesiątek milionów w XX wieku. Musimy pamiętać, proszę Państwa, że w Rosji przepisy prawa miały jakiekolwiek znaczenie, jeżeli służyły carowi. Car sobie niewiele z nich robił. Prawo cerkiewne mówiło, że mężczyzna, jeżeli owdowieje po raz trzeci, to powinien wstąpić do klasztoru, a przynajmniej no, czwartej żony już nie brać. Iwan Groźny miał żon 7. No, co do dwóch, to nawet cerkiew nie chciała ich uznać już, bo to już było jakoś grubymi nićmi szyte. Niektóre z nich zapewne otruł. Wasylisę Mielentiewą, która go zdradziła z jakimś mężczyzną, to najpierw tego mężczyznę kazał zamordować, wrzucić jego zwłoki do dołu, a za nim żywą Wasylisę, którą zasypano ziemią, żeby się udusiła razem ze zwłokami swojego kochanka. Więc to były te jego takie typowe posunięcia, że tak powiem. Więc prawo miało tylko znaczenie, o ile służyło carowi. Tego zresztą Moskale, że tak powiem, bo jeszcze słowo Rosjanie, które mi się ciśnie na ustach, to jeszcze trochę za wcześnie. Na początku XVII wieku nie byli w stanie zrozumieć, że trwały wtedy rozmowy na temat rozejmu. W 1608 roku z posłami polskimi. Moskale mówią do Polaków tak, jak mógł Zygmunt III Waza pozwolić na to, żeby ten oszust, Dymitr I samozwaniec, poślubił polską szlachciankę Marynę Mniszchównę. Jak król Zygmunt III mógł na to pozwolić? Polscy posłowie odpowiadają tak, w Polsce każdy szlachcic wydaje córkę za tego, za kogo mu się
podoba. I królowi nic do tego. I królowi nic do tego. Oni nie mogli pojąć, proszę państwa, jakżeż to? Jakżeż to mogą być takie dziedziny prawa, obyczaju, do których władcy, załóżmy carowi, nie wolno wkraczać, nie wolno ingerować. Nie rozumieli, że nawet kraj rządzony przez króla jest jednak krajem opartym o prawo, prawda? Król też musi prawa przestrzegać i obyczaju danej ziemi. To było dla Moskali nie do pojęcia. No, do tego dochodziła ta uniżoność dla Polaków, też niepojęta, proszę państwa. Jeżeli tutaj książka moja o Stanisławie Żółkiewskim, proszę państwa, leży. Jeżeli Stanisław Żółkiewski pisał do Zygmunta III Wazy list, no to jak się podpisywał? Podpisywał się Stanisław Żółkiewski, hetman polny koronny, wojewoda kijowski, prawda? Z godnością. Jak się podpisywał, załóżmy, Iwan Golicyn, pisząc list do cara? On się nie podpisywał kniaz Iwan Golicyn. On się nie podpisywał Iwan Golicyn. On się nie podpisywał nawet Iwan. On się podpisywał Waniuszka, Jasio, zdrobniale. Jeżeli to był Piotr Golicyn, to on się podpisywał nie kniaz Piotr Golicyn, ale Pietruszka, Piotruś. Tak mówił car do swoich lokajów, służących, niewolników, prawda, zdrobnieniem. I ten najwyższy rangą kniaz moskiewski podpisywał się zdrobnieniem swojego imienia, żeby pokazać, jakim jestem niewolnikiem wobec cara. Temu carowi wszystko wolno, ten car może ze mną wszystko zrobić, wszystkiego dokonać. Więc musimy, proszę państwa, zrozumieć, że te różnice w mentalności miały wtedy ogromne znaczenie i to z tego znaczenia Polacy sobie zdawali sprawę. Polacy mówili gruby naród, że to jest gruby, grubiański naród, który, bo słowo gruby to znaczyło w języku polskim raczej taki ordynarny, grubiański, proszę państwa, z którym trudno nam się utożsamiać, którego my idei nie bardzo rozumiemy. W dodatku, proszę państwa, no, Polaków bardzo denerwowały te aspiracje moskiewskie czy rosyjskie. No, teoria trzeciego Rzymu, prawda, że pierwszy Rzym to był Rzym ten właściwy, drugi Rzym to było Bizancjum, trzeci Rzym Moskwa. Moskwa, czyli Rzym, czyli znowu tendencja do władania poprzez cara, cesarza całym światem. A czwarta ułożenie budżet. Czwartego Rzymu już nie będzie, czyli już dopełnienie historii, dopełnienie dziejów. Przecież dzisiejsze aspiracje Putina, proszę państwa, sięgają, no, czy całego świata, trudno powiedzieć, ale bardzo daleko. Wskrzeszenie Imperium Sowieckiego to jest chyba tylko jakiś cząstkowy cel w tym, co się jemu roi w głowie. Zwróćmy uwagę, że my Polacy, nauczeni tymi doświadczeniami historycznymi, zdajemy sobie sprawę z charakteru tego naszego sąsiada. Zachód nie bardzo to rozumie, prawda, że aspiracje rosyjskie sięgają bardzo daleko i że polityka rosyjska daleka jest od jakiejś racjonalności, bo tam jeden człowiek w przypływie szaleństwa, tak jak Iwan Groźny, jak Piotr I, jak Stalin, to teraz tak Putin może
jednym posunięciem w ciągu paru tygodni zdewastować cały system bezpieczeństwa w Europie i na świecie, prawda? I zniszczyć wszystko, wywołać niebywałe konsekwencje, a na dodatek teraz w XXI wieku w serce Europy doprowadzić do ludobójstwa na olbrzymią skalę. Coś, co się wydawało nam niewyobrażalne, jest realne, ale to jest właśnie Rosja, taka jest Rosja i my to na szczęście rozumiemy, zdajemy sobie sprawę i no, mam nadzieję, że potrafimy też odpowiednio do tego się przygotowywać, przystosować. To jest zresztą nasz obowiązek. Tyle tych refleksji, proszę Państwa. Mam nadzieję, że nie znudziłem Państwa. Dziękuję bardzo.